że o zbliżających się wyborach parlamentarnych, panie profesorze, od nich będzie zależała także przyszłość. Wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u zaprzepaścił szansę na rozwój wydobycia gazu łupkowego. No teraz październikowe wybory i także kolejna decyzja podjęta przez obywateli dotycząca również i tego wymiaru funkcjonowania państwa, zatem polityki surowcowej. Czy będzie kontynuacja, no, czy też będzie, nie daj Panie Boże, no, powtórka z tego przykrego doświadczenia dojścia tak Platformy Obywatelskiej do władzy? No bo mam nadzieję, że tak się nie stanie, a mam głęboką nadzieję, że jednak obywatele Polacy będą właściwie głosować tak, żeby można było kontynuować tę pracę bezwzględnie. Najważniejszym dla rozwoju gospodarczego są surowce. Nie da się elektroniki zrobić, no nie rozwój nowych technologii obronności, medycyny, jeśli nie będzie właściwie, to czasem bardzo specjalistyczne surowce, nawet sprzedawane w kilogramach na rynkach zachodnich. To jest niezbędne. Żeby to zrobić, potrzebne jest jedno, potrzebne jest doświadczenie, potrzebne jest pozycja narodowa, pozycja międzynarodowa i potrzebne jest władza polityka surowcowa. To w zasadzie wszystko jest. Należy w tej chwili tylko to rozwijać. Ja bym był bardzo wdzięczny, gdyby na mnie głos oddano na pozycję środku w kręgu wrocławskim. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeśli z Państwa ktoś zechciałby dzisiaj jeszcze się ze mną spotkać, nie chciałem nam porozmawiać, ja to pokażę na sajtach, to dopiero to wiem. Mam spotkanie na... Będzie długo, teraz zapraszam.